This is your travel company? Yes. And what do you do? Leją się, zobacz. Dobra, leją się te. Siemano, witam serdecznie, mordki kochane. Polo Przywarski. Dzisiaj jesteśmy w Kapsadzie, w hostelu, w którym byłem wcześniej. Never at home, słuchajcie, Greenpoint. Dostaliśmy rowery. Są ze mną Siemeczki jeszcze. No, what's up? Jak się masz? Jak się masz? Bierzemy, słuchajcie, rowery. No i jedziemy na plażę, na zachód słońca. Miejmy nadzieję, że dzisiaj polatamy trochę dronem. Będzie luźny odcinek. Zapraszam. Słuchajcie, okazało się, że są... że jest kompletny kapeć. Tak więc będziemy jeszcze raz próbować to zrobić. Muszę powiedzieć, że nie widziałem tak dużych fal jeszcze w Kapstadzie, odkąd tu jestem. Robi wrażenie zdecydowanie. Dzisiaj było w planie, żeby no nie tyle się poopalać, ale pójść sobie na plaży pochillować, ale jest delikatnie mówiąc chłodno, ponieważ jest taka troszkę bryza od wody plus delikatny wiaterek, co nie zmienia faktu, że Kapstad jest topóweczka. Zaraz zapytamy chłopaków, którzy są dzisiaj ze mną w podróży, co sądzą na temat tego miasta, bo obydwaj podróżują sporo, więc mają jakieś doświadczenie. Dojechaliśmy do miejsca, w którym raczej sobie tu podchillujemy. Nasze rowerki nie są w najlepszej formie, my chyba też nie, ale dwukrotnie mieliśmy flaka, zanim wystartowaliśmy, więc trzeba było zwrócić uwagę, który rower bierzemy. Wyglądają fajnie, bym powiedział fancy, ale nie są najlepszymi, jakie mogę mieć. Słuchajcie, to są ziomeczki. Look at the celebrity, guys! Oh my god, are you Piotr? Moi drodzy, ostatnie, bym powiedział, dni w Kapstadzie. Ostatnie znaczy około chyba tygodnia. Zostało mi jeszcze tutaj w RPA, ponieważ jak wiecie lub nie wiecie, muszę wrócić do Polski. Ogólnie nie wracałbym, bo nie mam takiej potrzeby ani jakiejś, nie wiem, fizycznej, ani psychicznej, aby wrócić do nas, do kraju. Ale jest rzecz ważna, w sumie bym powiedział, bardzo ważna, najważniejsza, czyli wydanie mojej książki i podpisanie jej. Tak jak było obiecywane, że do 20 maja książki wam dojdą, miejmy nadzieję, że tak. I już są drukowane, są w trakcie właśnie druku i zostało mi właśnie przyjechać, jak już będą dostarczone na miejscu, podpisać i będzie można ruszać dalej w trasę. Zatem krótki, można powiedzieć, odpoczynek przed kolejną podróżą. Stwierdziłem, że nie ma sensu odpoczywać w Polsce, ponieważ nie relaksuję się zbytnio, będąc u nas w kraju, bo cały czas coś jest na głowie. Zatem relaksuję się, powiedzmy, troszkę w Kapstadzie i może będzie ciutkę mniej filmów, a może więcej po prostu live'ów na kanale. Okay, guys, so today is with me Lubo from Czech Republic. Fake Czech. How's going? Good. Jak się masz?
Jak se masz, kurwa? You can't use this word. I'm gonna beep. Like... That's okay. We do some beep. Okay, so I have few questions. Start again. The first one. How many places you visited so far? Just one. Huh? Just one in your heart. No. That's a real thing. That's a real question. What do you mean by places? Like countries. Probably around the same as you. Okay, so which city is most beautiful for you? In the world, probably Rio de Janeiro. And the second one? Cape Town. Shit, I have the same top two. Nice. Rio and Cape Town. So, and the second guy? All right. Alvin from Belgium. So what is your favorite place, like favorite city? Favorite city? My hometown. I like my hometown actually. Where is that? I'm from Newport, from the coast in Belgium. Not spectacular, but I like it there. And how is Cape Town? Cape Town is beautiful. I would have loved it to be my hometown as well. I would prefer being born here, so that would be one. But they're beautiful, man. Yeah, beautiful. And the second one, do you have any favorite place? What should it be? Hard to choose, eh? Yeah, it is. I like Laos a lot, actually. Like Luang Prabang in Laos. In Laos, yeah. Yeah. It's still it's not a city. really small. I didn't like this place. Yeah. I like the small places, actually. I'm not such a city guy, so I wouldn't be choosing cities at the first place. Okay, thank you so much. Powiem wam, dałem dupy troszkę z dronem. Kilka sekund za wcześnie wyruszyłem. Dopiero teraz jest takie konkretne światło. Wow, ale jest pięknie, powiem wam. Zobaczcie, tak jak to mówił ziomuś, był w tylu miejscach, już około 90 krajów, jak nie więcej. Podróżuje od kilkunastu lat i mówi, że dwa jego topowe miasta to Kapstadt i Rio. I ja powiem wam, mówię tak samo. Jest coś w tych obu miastach, nie wiem, czy to te góry, zaraz dosłownie patrzę, jak blisko oceanu. Niebywałe. Powiem wam, że ten zachód słońca zrobił masakryczną robotę. Fajny dzisiaj, luźny dzień. Oczywiście to nie koniec odcinka. Zaraz do hostelu. Wracamy rowerami.
Łycie, do spania, słuchajcie, jutro kolejny dzień, oczywiście dalej w tym samym odcinku. Zapraszam. Siemano, witam serdecznie, moi drodzy, Piotr Paweł Przewarski. Dzisiaj luźny Johnek jest ze mną. Tebe. I idziemy na... idziemy na śniadanie. Zapraszam do oglądania. Powiem wam, że tutaj w Kapsztadzie dość ciężko w centrum o znalezienie miejsca parkingowego. Tak więc jeździmy, słuchajcie, od 15-20 minut, próbujemy znaleźć miejsce do zaparkowania. Miejmy nadzieję, że jest to słowo. I did do YouTube and my channel became a thing. Where did I put my phone? Moi drodzy, dzisiaj jest z nami Tebe. Bardzo luźny dzień. Kompletnie zapomniałem powiedzieć o pewnej kwestii. So I forgot to ask you last time. Yeah. Those people ask you why you travel so much and like what do you do for a living, and this is your travel company? Yes. And what do you do? So I own a travel company that plans girls trips and group trips for people, so that's what I do and that's how I travel. And this is like a luxury shield. Yeah. So that's why you can travel, like not full time, but you travel a lot. Most of the time, yeah. And like to kind of expensive places. Maybe. Maybe. So guys, you shouldn't offer her like a trip. A lunch in Poland. Because if she would love to, she can take a private jet tomorrow for Poland. Can you afford it? One day. I'll afford it one day. Tak więc, moi drodzy, oczywiście żartami, ale tak jak mówiłem, Tebe ma swoją firmę, zajmuje się właśnie organizacją takich, można powiedzieć, ponadprzeciętnych podróży właśnie w różne zakątki świata. No i tak to wygląda. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale vlogi nabrały chyba troszkę innego tempa. Chyba są takie teraz bardziej, wydaje mi się, skompresowane. I o to chodzi. Dużo się dzieje. Dużo przebitek. Dużo różnych miejsc w jednym vlogu. Zatem szybki trening, bo nie ma co zwalniać tempa. Moi drodzy, dynamika. Fajnie mi się tak pracuje, w sensie fajnie mi się robi takie materiały. A wiecie dlaczego?
co jest moją największą motywacją, tylko i wyłącznie wy. I to, że pozytywny odbiór materiałów jest każdym vlogiem. Często ja dawałem dupy. Jestem w stanie powiedzieć, że było tak, że po prostu, nie wiem, robiłem gorsze miniatury, bo nie było czasu. Teraz będzie zdecydowanie więcej czasu. Dłuższe, ciutkie filmiki, tak 28, 30, 30 minut, 3 razy w tygodniu, na spokojnie. Czas na zrobienie miniatury, czas na zrobienie kontentu, czas na znalezienie ciekawych ludzi, wywiadu, przetłumaczenie, słuchajcie, z angielskiego na język polski, bo to jest też ważna rzecz. W ogóle wczoraj była pod hostelem, słuchajcie, bijatyka. Jeden z gości, który jest tutaj prywatnym, można powiedzieć, ochroniarzem. Ten tutaj z tyłu, zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać. Słuchajcie, Mr. Wariat tak zwany zlał gościa. Zobaczcie, materiał wideo, to jest mój człowiek. Leją się, zobacz. Dobra, leją się te. O, zobacz. Nie pierdolę się. Zobacz, lufa kabry, mordo. Patrzcie, ława zabandażowana. Tutaj wczoraj była zadyma, ale... gość tutaj podobno jakiś bezdomny zaczepiał ludzi i ten gość, który to jest ochroniarzem w budynku obok, po prostu go znał. Ale fajnie, że tutaj ja jako, powiedzmy, osoba, która przyjeżdża do kapsadu, widzę takie rzeczy i wiem, że mogę czuć się bezpiecznie, jeżeli ktoś reaguje w ten sposób. Miło z jego strony. No siemano. Wiecie, co jest najgorsze w 15-minutowej drzemce? Że można przespać zachód słońca. Ła, dzień drugi, moi drodzy. Drugi zachód słońca, niestety. Człowiek go przespał. No i nie udało się nakręcić. Powiem wam, to będzie najdłuższy w mojej karierze niemalże montowany film. 3 dni. Ale fajnie, to będzie, mam nadzieję, działo się sporo rzeczy. Ubieram się, idziemy zobaczyć, co się dzieje tutaj na dzielnicy. No i moi drodzy, siemano. Kolejny poranek i muszę wam powiedzieć, że wczoraj nie udało się nic nagrać. To nie jest też takie chyba hop-siup, jak myślałem, że będę tutaj śmigał nie wiadomo jak wieczorami. Jednak Kapsztad nie jest na tyle przyjemny, jeżeli chodzi o chodzenie po nocy. Można sobie spokojnie gdzieś tam pojechać taksówką na jakieś takie, wiecie, punkty, które są bardziej, bym powiedział, okej, żeby udać się wieczorami, ale raczej, żeby, nie wiem, pójść sobie na wychodę 20-30 minut stąd gdzieś tam do centrum, no niekoniecznie. Dodatkowo dowiedziałem się, że tutaj, gdzie jestem, niedaleko stadionu, jakiś czas temu już była sytuacja z jakimś łebkiem, które gdzieś tam przerobili, więc mówili po prostu, aby się nie pchać w takie regiony, wiecie, które nie do końca są pewne, jak widzicie tam jakichś kilku ludzi, którzy dla was, według was, nie wyglądają zbyt ciekawie, to się po prostu nie pchać. Dzisiejszy odcinek wyszedł luźny. Kompletnie się nie spodziewałem, że w 2 dni nie uda mi się nagrać dostatecznie dużo materiału, ale będziemy walczyć, żeby kolejne były jak najbardziej interesujące. Pozdrawiam was serdecznie, moi drodzy. Tak jak mówiłem, to już na dobrą sprawę końcówka kapsadu. Zostały może jakieś 2 odcinki, więc pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się niebawem. Dziękuję moim rozmówcom za przeprowadzenie bardzo krótkich wywiadów. No i będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Hej, hej.